Justyna Staczkowska tłumaczy się aferystyczowa opaska / Miniony Sylwester marzeń TVP wywołał sporo emocji po tym, jak amerykańska formacja Black Skelet Peas pojawiła się na zakopiańskiej scenie z staczowymi opaskami. Nie był to jednak koniec wyrazu ich wsparcia wobec społeczności LGBT, bo zespół wygłosił również przemówienie, co spotkało się z natychmiastowym odzewem widzów i niektórych polityków. Przy okazji niemałego zamieszania narobiła Justyna Staczkowska, która za kulisami dopadła artystów i poprosiła ich o wspólne zdjęcie. Komentujący zwrócili bowiem uwagę, że na opublikowanym w sieci nagraniu widać było rzekomo, jak Staczkowska celowo zeslania tyczową opaskę znajdująca się na ramieniu Williama. Na reakcję wokalistki nie trzeba było czekać długo, bo Justyna błyskawicznie opublikowała post na swoim Instagramie, w którym zaprzeczyła wszelkim doniesieniom, opisując przebieg wydarzeń ze swojej perspektywy. Wyjawiła również, że jest zdruzgotana tym, jak bardzo widzowie uwierzyli w manipulację i jak niesprawiedliwie ocenili fragment filmu, na którym rzekomo zaslania tyczowa flagę. Już wtedy diwa zaznaczyła, że dla niego liczy się to, jakim ktoś jest człowiekiem, a nie jakiej jest orientacji seksualnej. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Do tyczowej afery wróciła również w najnowszym wywiadzie dla Wprost. W rozmowie z Katarzyną Burzyńską opowiedziała m.in. o tym, że zdaje sobie sprawę z tego, że ma przypięta pewna latka polityczna, która związana jest z jej występami w TVP. Justyna broniła się jednak, że w telewizji pojawia się od 30 lat, a przez ten czas przewinęli się w niej prezesi należący do różnych opcji politycznych. Zadeklarowała także, że na jej scenie jest przestrzeń tylko dla poezji i miłości, a polityka nie leży w kręgu jej zainteresowań. Staczkowska nawiązała również do politycznej dyskusji, która rozgorzała po Sylwestrze marzeń i afery staczowa opaska. Po ostatnich wydarzeniach sylwestrowych, zrozumiałam, że bledem było to, że zaczęłam odpowiadać na komentarze, paskudne inwektywy w moją stronę, że jestem pod człowiekiem, że to, że tamto. Myślę sobie, co się z nami wszystkimi stało. Że podczas Sylwestra, który jest zabawa, gdzie wszyscy powinniśmy się cieszyć i odczepić wreszcie od jakiejkolwiek polityki i ideologii, zaczęliśmy na siebie żegać, co się z nami, ludźmi, stało, mówiła w rozmowie. Piosenkarka ubolewała nad tym, że historia z opaska w tak zatrważającym tempie obiegła internet, bo, jak przyznala, mimo że opublikowała później swoje wersje wydarzeń, to i tak w umysłach niektórych ludzi zdarzyła się już zakorzenić się informacja, że zakrywała tyczową flagę. Jednocześnie gwiazda zadeklarowała, że nigdy nie była przeciwko społeczności LGBT. Ja, która nigdy nie byłam przeciwko społeczności LGBT, pracuję z tymi ludźmi od początku swojej kariery. Na co dzień, już dawno nie doznałam tylu zupełnie niepotrzebnych przykrości. I to ocenianie mnie jako człowieka. Mało kto mnie zna od A do Z. Tylko moja rodzina i bliskie grono przyjaciół, opowiadała we Wprost. Doceniacie szczerość Justyny?